Cześć, witam was w tym odcinku z serii Trudno powiedzieć. Dzisiaj zobaczymy sobie bitwę jak Tigerem 8-8 i będzie ona miała miejsce na Pierunberg. Gracz to Tomek90. No i to jest bitwa może nie jakiegoś wybitnego gracza, ale dalej wydaje mi się, że dobrego, bo potrafię wykorzystać akurat ten pojazd, więc to jest chyba najważniejsze. Co warto powiedzieć? Kolega tutaj ma dość biedny zestaw, to widzimy, bo nie ma jakiejś tam, nie wiem, wentylacji, dosyłaczy i szybszego celowania, tylko na przykład ma siatkę, nie ma nawet złotej gaśnicy. No ale to chyba nie zmienia faktu, że dalej można taką maszynką dalej sporo zrobić, tak? Jak Tiger 8-8, o nim mówiłem w takim odcinku, jakie pojazdy premium wybierać. Na pewno osoby, które grają linią niemieckich TD-ków będą i będą zainteresowane jakimś premiumem, to na pewno mogą na niego spojrzeć, luknąć, bo jest on na pewno takim typowym przedstawicielem TDK-a. TDK-i mają zazwyczaj wysoką szybkostrzelność, dobry pancerz, no ale mają brak wieży, wiadomo, i są słabo stoją z mobilnością. To jest idealny przedstawiciel niemieckiego TDK-a, tak? Pod tym kątem tutaj mają wszystko praktycznie identyczne. Szybko tutaj wrogowie i koledzy Tomika do walki stanęli. Zobaczcie, już jeden czołg zginął. No i na razie pokonuje tutaj spory dystans. O! Teraz taki trochę ruch, dość dziwny, wydaje mi się. Nie wiem, tutaj kolega chciał tak się obrócić. No, to było trochę ryzykowne, bo zobaczcie, gdyby go strakowali. Gdy stał bokiem i nie miałby, albo dostałby dwie gąsienice, to pewnie by się już nie ruszył. Więc tutaj ten ruch był troszeczkę ryzykowny. Mógłby się obrócić i wtedy dopiero wjechać. No ale taki miał pomysł, tutaj może to się opłaciło mu. Jeden strzał oddał. Hellcat w okienku na H1. Arteria na K2. No i mamy Borsuka. O, jeszcze Tigera. Oni tam stoją oczywiście bez osłony żadnej. Tutaj spokojnie wszystko będzie przebite, bo to są papierowe pojazdy. I jeżeli chodzi ogólnie o stanie w tym rogu, to trzeba uważać, bo tutaj arteria ma przestrzał, a mają wrogowie dwie aż sztuki. Także jeżeli coś stanie na D1, za krzaczkiem, bo tam jest taki krzaczek jakiś magiczny. Znaczy nie, tam nie ma chyba krzaczka magicznego. A tutaj są krzaki przy fontannie. Jeżeli tam jest taki fragment gruzu, że wystaje tylko wieża i ktoś się za nim ustawi, to te krzaki powodują, że czołg, który stoi tutaj, przy tym gruzie tutaj, o, dostaje spota, a tamten pojazd sobie strzela do woli i go nie widać. Czyli taka pozycja trochę zbugowana. Z jednej strony mają pojazdy, które stając sobie tam mogą robić peski na ninja bez spota, a z drugiej strony mamy pojazdy poszkodowane, które po prostu będą jakby klepane cały czas przez wroga. Widzieliśmy przed chwilą Borsuka, który stał no dość niefortunnie i został jakby na tej gąsienicy uwięziony do końca swojego życia. Teraz na 32 podobny los. No i to jest właśnie to, jak Tiger postawi kogoś na gąsienicy i ten ktoś, jaki pojazd nie ma już naprawiaczki, to jest nie naprawdę kiepsko. Zobaczymy, jak też postąpi z Tigerem. Tutaj taki strzał troszeczkę ryzykowny. Ja bym jednak przyszedł do celownika snajperskiego. No ale udało mu się. Tiger, kolejny czołg ubity. Ja ogólnie zawsze radzę wam wchodzić do trybu snajperskiego, dlatego że jest większa pewność, że traficie. Wspominałem o tym kiedyś w bitwie na Podmausie na Malinówce, to powiem teraz w skrócie jeszcze raz to. Jeżeli korzystacie z celownika zwykłego, to serwer jakby używa mniejszej mocy obliczeniowej, żeby obliczyć właśnie tor lotu waszego pocisku i nie jest taki pewny strzał. Na pewno jeżeli byście byli w trybie snajperskim, to jest większa pewność, że przebijecie wroga. Więc jeżeli... Jaki jest tylko jakby wniosek? Zawsze lepiej strzelać z celownika snajperskiego. Jest większa pewność, że was pocisk poleci tam, gdzie chcecie, a nie obok, czy tam, nie wiem, metr w lewo, metr w prawo, prawda? Jest większa pewność, że po prostu traficie w to, co celujecie.
tutaj, jak widzimy, Tiger 2 bardzo szybko wyparował, to samo jak Pantera 2, ona była na hita. Bitwa nieciekawie wygląda, 7-13. Carnarvon. No tutaj chyba kolega sobie nie poradzi. W tym Carnarvonie. Komet tutaj strakowany. Czy to był zły ruch, czy to był przypadek, to trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to było specjalne oddanie strzału w gąsienicę, dlatego że teraz zobaczcie, ten komet już się nie ruszy. Jest tak naprawdę łatwym mięskiem za Atomixa. Oczywiście komet tutaj nie przebija. Jak Tigera. Pantera zdjęta. Ja nie wiem, dlaczego takie lagi są w powtórce. To jest normalna powtórka 9.4, a ten ekran tak jakby się oddala sam. Celownik w ogóle w innym miejscu. No ale to trudno powiedzieć. Zobaczcie, znowu gąsienice. To jest chyba klucz do dobrej gry jak Tigerem. To strzelanie w tej gąsienicy zawsze daje duże pozytywne sukcesy, tak? Skutki. T25 na 2, tak, tutaj zdjęte, ale też ten lag wystąpił, ja nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Ogólnie, ostatnio gram twierdzę, to pewnie wiecie, i dostrzegam, że jest u nas taki gracz, który gra też jak Tigerem właśnie w tych twierdzach, w fejmie. Nazywa się Szczepanek, może kojarzycie, on miał tam kiedyś bitwę u mnie na 12 TMX, także u Fai był. No i naprawdę gra bardzo dobrze, ale chodzi o to, że on gra właśnie tym jak Tigerem. I co jest tym takim jak Tigerem specjalnego? To, że po prostu zawsze gra nim niesamowite bitwy. Kiedy nie zobaczy, on zawsze ma lepszy damage od mimo że ma jak Tigera, który jest wolny przecież, prawda? Mimo to świetne nim wyniki kręci i to budzi u mnie respekt wobec jego. Zawsze tam sporo uszkodzeń wbija i właśnie musi mi dać jakieś rady, bo po prostu ja nie potrafię się odnaleźć jak Tigerem, jak gram. Po prostu zawsze albo mam taką bitwę, że kurde, pożal się Boże, za dobry team, wszystko mi zabierają, nic nie mogę upolować, albo taki team, że po prostu wyjeżdżają na mnie lighty i ja oddaję dwa strzały i mówię kaput, prawda? Takie bitwy zazwyczaj ja mam, jak Tigerem. Natomiast niektórzy gracze, tak jak Tomix, bardzo często potrafią znaleźć do siebie miejscówkę, spokojnie podejść do bitwy, ustawić się i postrzelać. Tak trzeba grać tym T-deckiem, więc osoby, które mają ADHD, są nadpobudliwe, nie powinny tego czołgu raczej kupować lub nim grać, bo po prostu może się to skończyć nieprzyjemnie. Bitwa niestety jest przegrana. Nie udało się tutaj wygrać, ale i tak według mnie wynik jest bardzo ładny. 6500 uszkodzeń, tak naprawdę 11 kili. Pod koniec sam na kilka pojazdów jeszcze sporo powalczył, więc to był na pewno powód dobry, żeby pokazać tę bitwę. Ja mówiłem, nie zawsze będę patrzył na najwyższy wynik, najwyższy ekt, tylko to, żeby bitwa była ciekawa i żeby było można tutaj jakieś podać fragmenty, które warto grać, warto pokazywać w bitwach i też to, co można poprawiać. Tutaj można byłoby poprawić na pewno te strzały, bo jednak ten Tiger 2, jak widzieliście, za dużo pocisku przyjął za zero. No i także tam w końcówkę, nie, w końcówce chyba nic bym nie zmienił, bo tam po prostu nie dało się tego wygrać, jeżeli przeciwnicy ogarniali. Więc to wszystko ode mnie, mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. No i gratuluję Tomixowi tak dużej tutaj długiej obrony. Na razie, cześć.